Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! 31 maja, słoneczny, piękny poranek u mnie, lekko rześki, to trzeba przyznać. Mam nadzieję, że u Ciebie również piękna pogoda. Ja zaczynam tydzień intensywnej pracy, jak zwykle zresztą. Dziś wsiadam nad scenariuszem nowego odcinka podcastu OSS, Okiem Służb Specjalnych, którego ostatnio nie było, serdecznie wielkie sorki, ale musiałem skupić się na platformie szkoleń online, także to chyba zrozumiałe. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, będę mówił o metodach pracy operacyjnej przedwojennej dwójki, czyli przedwojennego wywiadu i wywiadu, oraz defy, czyli defensywy. Defensywa to była policja polityczna, to była policja polityczna. Ponieważ temat jest bardzo obszerny, to myślę, że ja skupię się tylko na tym, co nazywamy współcześnie human, czyli osobowe źródła, uwaga, danych. Nie informacji, tylko danych. Kiedyś to Ci dokładnie wyjaśnię, czym, w którymś ze szpiegulajfów, jaka jest różnica pomiędzy danymi, informacjami, a wiedzą, bo różnice są znaczne. Natomiast na dziś tylko tyle, że będę mówił o osobowych źródłach danych w przedwojennych polskich służbach specjalnych. Do tego wybiorę sobie jakiegoś autora, jakiego jeszcze nie wiem, ale będzie to autor, który pisze w ramach nowej fali polskiej powieści szpiegowskiej. Mamy trochę takich autorów, mamy trochę takich interesujących książek, o nich też opowiem na pewno. Nie wiem, to na pewno nie będzie wszystko, ale będę się starał, żeby to audycja jak zawsze będzie miała około pół godziny, tak myślę. To by było na tyle, jeśli chodzi o pracę nad podcastem. Poza tym siadam też do kursu, certyfikowanego kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. No, zbliża się wielkimi krokami CSI, Corporate Security Intelligence. Zbliża się wielkimi krokami. Od jutra, jutro jest 1 czerwiec, 1 czerwca mamy jutro, wspaniały, piękny dzień. Nie zapomnij, to jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, rozpieszczaj dzieci swoje i swojej dzieci w swojej rodzinie. Ale 1 czerwca ruszamy z takim cyklem 35 infografik na Instagramie oraz na fanpage'u bloga szpiegul.pl na Facebooku. Nie przegap, to będą takie zagadnienia, które również są poruszane na tym właśnie kursu CCSIF, na tym właśnie kursie są poruszane. Oczywiście to nie są wszystkie zagadnienia, to są zagadnienia jedynie wybrane. To jest tylko 35 zagadnień, to co to jest? Małych, krótkich, treściwych, a samych tematów, tak? W kursie jest 75, potężne. W każdym razie, idziemy z tymi infografikami. Kiedy one się skończą, to będzie mniej więcej koniec miesiąca, tak mi się wydaje. Ruszamy, uwaga, z przedsprzedażą kursu. To będzie sprzedaż kursu w niskiej cenie, w niższej na pewno niż normalna sprzedaż. I ta sprzedaż będzie dość krótka. Przedsprzedaż będzie dość krótka. O wszystkim będę informował, niczego nie przegapisz, jeśli oczywiście będziesz śledził czy Szpiegu Live, czy blog, czy newsletter, na który serdecznie zapraszam Cię, żebyś się zapisał. To nie będzie do przegapienia. Będę o wszystkim mówił, zrobię solidny webinar na temat tego, jak kurs jest skonstruowany i co proponuję Ci również jako inne kursy, później kursy zaawansowane, ponieważ CCSIF jest to kurs, który no jest o tyle istotny, że on zawiera naprawdę podstawową wiedzę, ogromną, bo to jest 16 godzin intensywnej nauki. Dobra, o kursie to tyle wystarczy i myślę, że nie ma co za dużo nad nim dywagować na razie. Nie przegap, nie zapomnij. Śledź mnie, śledź bloga, śledź Szpiegu Life'a, śledź to, co jest w newsletterze, śledź wszystko. Prześledź świat, bądź szpiegulem. Mówiłem już chyba w ostatnim właśnie Szpiegu Life'ie o SID, tak, czyli Self Intelligence Development. Czyli samorozwoju potencjału wywiadowczego człowieka, tak? No coś takiego. Jednym z jego elementów wchodzący w skład tego całego SID
jest coś, co nazywamy urban survival, czyli przetrwanie w mieście. Przetrwanie w mieście kojarzy się zazwyczaj z samoobroną, czy z czymś takim. To jest temat znacznie szerszy, naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o samoobronę, chciałbym serdecznie polecić Ci kanał na YouTubie prowadzony przez Damiana Laszuka właśnie na temat realiów samoobrony. Ja nie będę o tym mówił w ogóle, ponieważ ktoś taki jak Damian świetnie to tłumaczy od lat. Zresztą ostatnio nawet bardzo ciekawy nóż zaczął sprzedawać własnego autorstwa. Tak, ponieważ on jest nie tylko od samoobrony, ale również od walki nożem. Serdecznie zapraszam, kanał YouTube Damian Laszuk. Świetny, polecam, nie przegap. Zobacz sobie przynajmniej, o czym tam jest mowa. Prostymi, żołnierskimi niemal słowami. Co i jak, co działa, co nie działa i co ma, jaka jest logika. I tyle. Tyle na dziś z tego zakresu, tak? A dziś powiem Ci o czymś bardzo istotnym, czyli o umiejętności szacowania ryzyka w życiu, ryzyka wokół Ciebie. Japońskie, nawet nie sztuki walki, bo one to przejęły, ale japońscy wojownicy znali taki stan, zanshin. W tym stanie, to taki stan pełnej koncentracji, buddyjska filozofia oczywiście za tym stoi. Chodziło o to, że każdy wojownik powinien być cały czas skupiony na tym, co się dzieje wokół niego i być skoncentrowanym i dostrzegać zagrożenie. Ale to Japończycy, natomiast świat dzisiejszy jest nieco inny, nieco bardziej cywilizowany, przynajmniej w naszej części świata. I my powinniśmy mimo wszystko zdawać sobie sprawę z tego, jak realnie szacować zagrożenie, które może się wokół nas zdarzyć. Ono nie musi być wobec nas skierowane. To może być zwykły wypadek, samochód, który za szybko jedzie i tak dalej, nie? Natomiast co warto wiedzieć? I teraz spojrzę do moich notateczek, ponieważ już myślałem nad tym tematem i wypisywałem sobie to, co chcę Ci powiedzieć. Przede wszystkim musimy, o co chodzi w temacie umiejętności szacowania zagrożenia. Musimy wiedzieć, skąd pochodzi w danym momencie, skąd pochodzi. Jakie są motywacje, jeśli w ogóle są, tych, którzy nam zagrażają tam, tak? Jaki to jest rodzaj zagrożenia, który może nam zagrażać. Czy to może być, właśnie jak już powiedziałem, zupełnie jadący samochód, kierowca traci kontrolę i wali w nas, a możemy jakoś tego uniknąć, jeżeli wcześniej patrzymy, co się dzieje gdzieś tam dalej, nie? Czy jest to zabójstwo, zamach, porwanie, czy może wywołanie strachu w nas, to też jest. Czy może działalność przestępcza, jakakolwiek działalność przestępcza, która jest wobec nas skierowana. No i tak dalej. Przy czym ta działalność przestępcza, no to znowuż jest temat rzeka. O nim nie będę mówił. Natomiast chodzi o świadomość tego, co się dzieje w nas. Czy spostrzegamy zagrożenie w naszym otoczeniu, czy go nie spostrzegamy. Aby sobie jakoś tak uzmysłowić. Zazwyczaj to działa tak, że ludzie, kiedy słyszą o tym, o czym Ci zaraz opowiem, to te kolorki zaczynają im się ustawiać i to zaczyna działać. To po prostu zaczyna działać. O co chodzi z kolorkami? Wiele lat temu taki instruktor strzelectwa Jeff Cooper opracował taki system kodu kolorów. 4 kolorów. Jest to system takiej wizualnej charakterystyki dla 4 różnych poziomów zagrożenia. Nie do końca zaraz zrozumiesz, o co chodzi. Wprowadził takie 4 kolorki, tak? Światło mają zwykle 3, a on wprowadził 4 kolorki. Biały, żółty, pomarańczowy i czerwony. Kolor biały oznacza, że łazimy z głową w chmurach. To oznacza, że nie spostrzegamy otoczenia, nie widzimy żadnego zagrożenia wokół nas. Jesteśmy po prostu wolne atomy i świat jest wokół nas piękny. W ogóle nie widzimy, że jakiekolwiek zagrożenie wokół nas może się zdarzyć. W ogóle tego nie widzimy. Żółty. Żółty, czyli to już jest taki stan gotowości. Ten stan gotowości jest tam, gdzie powinien być. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy cały czas włączeni. Spostrzegamy otoczenie. To przychodzi zupełnie naturalnie, bo jeżeli cały czas żyjemy z tym, że spostrzegamy otoczenie, to jest po prostu naturalne.
Ja oczywiście zauważyłem, że często nie mogę patrzeć ci prosto w oczy na kamerę czy coś, tylko jak jestem w terenie, ciągle oczy mi latają dookoła. No to jest właśnie to, no to jest obserwacja otoczenia. Cały czas obserwuję otoczenie. I jestem świadomy zagrożeń, które mogą nastąpić. Całkowicie. Przy czym to jest taki stan, w którym my jesteśmy tego świadomi, ale nam nic nie zagraża. Nic się wokół nas nie dzieje. Jesteśmy po prostu włączeni. To tyle. To jest cały stan żółty. Stan pomarańczowy. Stan pomarańczowy, no to jest wówczas, gdy spostrzegamy, że nastąpiła jakaś zmiana w sytuacji, w otoczeniu. Gdzieś coś może się wydarzyć. Nie znaczy, że się wydarzy. My spostrzegamy, czujemy, widzimy, że coś może się wydarzyć, tak? Jedzie rozpędzony samochód, idę z dzieckiem, przytrzymam. Nie musimy teraz przechodzić. To są takie proste rzeczy, które normalnie działają w życiu. Natomiast na tym to polega. Mamy włączony cały nasz system wykrywania zagrożeń, jesteśmy świadomi tego, co się wokół dzieje. Następuje jakaś zmiana. My nie wiemy, ona jest pozytywna, ona jest negatywna. Nie ma znaczenia. My mamy czas na to, żeby podjąć decyzję o reakcji. To jest bardzo istotne. Mamy czas na podjęcie decyzji o reakcji, ponieważ to są rzeczy, które zazwyczaj, jeżeli chodzi o zagrożenia, które na przykład dla ochroniarzy, są to rzeczy przepracowane w scenariuszach różnych, to samo powinniśmy my robić. To trzeba przećwiczyć, przemyśleć, przepracować i wtedy mamy tych kilka sekund często na podjęcie decyzji. I mamy stan czerwony. Stan czerwony jest wtedy, kiedy zagrożenie następuje, nastąpiła zmiana. Tutaj już nie ma czasu na myślenie, nie ma czasu na podejmowanie decyzji. Tutaj po prostu następuje wydarzenie, które jest zagrożeniem bezpośrednim dla nas. To jest stan czerwony. Tu już nie myślimy. Myślimy cały czas, chodzi mi o to, że tu nie ma czasu na podejmowanie jakiejkolwiek decyzji. Nie podejmujemy decyzji, działamy. To jest czas, kiedy działamy. Tym się różni stan czerwony od pomarańczowego, że pomarańczowy dzieje się jakaś zmiana w sytuacji, w otoczeniu, natomiast czerwony dzieje się coś. Po prostu się dzieje. Chwila, bo to słońce widzę mocno daje. Dzieje się coś i nie ma wyjścia. Od razu trzeba działać. Działania nie są trudne. One są przepracowane wcześniej, przetrenowane, przemyślane, ale te działania mogą być tylko cztery. Nie ma żadnych innych. To może być atak, to może być ucieczka, to może być poddanie się albo pokazywanie siły, tak jak pawie, puszenie, tak w ogóle zwierzęta postępują. Cztery. Pokaz siły bez agresji fizycznej, atak, ucieczka albo jeszcze, poddanie się, no. Tak działa cały świat zwierzęcy, tak działamy my. Najlepsza oczywiście zawsze jest ucieczka. Ale to zależy od sytuacji. To po prostu zależy od sytuacji. Dlatego kod czterech kolorów. Biały, nie polecam. Mam nadzieję, że przynajmniej po dzisiejszym wysłuchaniu Szpiegu Life'a już zawsze będziesz działał na poziomie żółtym, czyli będziesz świadom tego, co się wokół ciebie dzieje, świadom tego, że zagrożenia po prostu się zdarzają. Pomarańczowy, masz kilka sekund na podjęcie decyzji. Podejmujesz decyzję, oczywiście, jeżeli coś się dzieje. Ty po prostu spostrzegasz tę zmianę, że już nastąpiła. No i czerwony, kiedy zmiana nastąpiła, jest skierowana przeciwko tobie i masz cztery wyjścia. Nie zastanawiasz się nad tym. Ty musisz działać już po prostu instynktownie. Robisz to, co jest możliwe. Tutaj nie ma czasu na podejmowanie decyzji. To tyle, co ci chciałem powiedzieć na dziś. Serdecznie cię zapraszam na Instagrama, na wszystkie social media, na bloga. Śledź infografiki. Nie przegap, proszę cię, tego, co się będzie działo teraz w najbliższych dniach z kursem, o tym, o czym będę opowiadał. Nie przegap przedsprzedaży. I co? Życzę ci serdecznie bardzo, bardzo miłego dnia, cieplutkiego, słonecznego, wspaniałego. Bądź szczęśliwy, odpoczywaj, pracuj, bądź szczęśliwy. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.